Dzień Matki! Film edukacyjny dla dzieci! Cześć! Jak się macie? Czy laurki już gotowe? Nie ma na co czekać! Szybko, zabierzcie się do rysowania! Zbliża się Dzień Matki! Dzień Matki obchodzimy 26 maja. To ważne święto, podczas którego dzieci doceniają swoje mamy. Robimy to, składając im życzenia, laurki, ale nie tylko. Bardzo ważne jest, aby tego dnia być dla mamy bardzo, bardzo dobrym. A wy? Co robicie dla swojej mamy? Może spróbuję wam pomóc? Oto kilka pomysłów, co możecie zrobić. Dajcie jej dużego buziaka. Przytulcie ją najmocniej, jak potraficie. Pomóżcie jej w obowiązkach domowych, na przykład przy sprzątaniu. Zróbcie jej ładną laurkę. Dajcie jej piękny bukiet kwiatów. Ulepcie coś dla niej z plasteliny. Zaśpiewajcie piosenkę. Lub powiedzcie wierszyk. I najważniejsze, koniecznie dajcie jej znać, że ją bardzo, bardzo kochacie. Powiedzcie: mamo, kocham cię! Czy macie już pomysł na to, co chcecie zrobić dla mamy? Mam nadzieję, że wam trochę w tym pomogłam. Opowiem wam jeszcze coś ciekawego. U mnie w domu nie tylko moja mama dostaje laurki i całusy. Moja babcia dostaje kwiaty i życzenia od mojej mamy. Moja mama jest córką babci, a babcia jest jej mamą. Mój tata też pamięta o swojej mamie, czyli mojej drugiej babci. Ale jej niestety nie ma już na tym świecie, więc tatuś zawsze przynosi kwiaty na jej grób. W przedszkolach i żłobkach dzieci szykują piękne prezenty dla mam. A czy wy chodzicie do przedszkola? Jeśli nie, to zawsze możecie poprosić o pomoc tatusia. On z chęcią pomoże wam zrobić prezent dla mamy. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć! Wiosenna łąka. Film edukacyjny dla dzieci. Łąka to piękny, kolorowy dywan z kwiatów i traw. Maj rozpieszcza nas kolorami. Owady również są zachwycone. Na wiosennej łące żyje mnóstwo zwierząt i roślin. W maju przyroda rozkwita. Nad kwiatami latają pszczoły. W lasach słychać śpiewające ptaki. A nad stawem widzimy bociana i rychoczące żaby. Jestem ciekawa, czy znasz wszystkie rośliny i zwierzęta, które ci zaraz pokażę. Co to za owad? Tak, to pszczoła. Pszczoły to bardzo pożyteczne owady. Pełnią bardzo ważną rolę w naszym środowisku. A czy wiesz dlaczego? Pszczoły zapylają kwiaty. Dzięki temu rośliny mogą wytwarzać nasiona, z których powstaną kolejne rośliny. Oczywiście wiemy także, że pszczoły produkują miód. Wszyscy go uwielbiamy. Miód jest produkowany z nektaru. Pszczoły zasysają go, a następnie zanoszą go do ula, gdzie przerabiany jest na miód. A czy wiesz, co to za roślina? To jest mniszek lekarski.
Potocznie nazywamy go mleczem, ale jego prawidłowa nazwa to mniszek lekarski. Ten żółty kwiatek bardzo łatwo się rozsiewa. Wiosną widzimy go na każdym trawniku. Tak nawiasem mówiąc, ogrodnicy za nim nie przepadają, bo bardzo trudno się go pozbyć. Jeśli lubisz bawić się dmuchawcami, to lepiej nie rób tego na ogródku babci, bo mniszki opanują cały jej ogród. Tak, tak, dmuchawce powstają z mniszków. Gdy kwiat przekwitnie, zmienia się właśnie w takiego dmuchawca, który jest cały zbudowany z puchatych nasion. Popatrz, jakiś owad przyleciał. Czy potrafisz go nazwać? Tak, to motylek. Motyle są takie piękne. Na łąkach można spotkać mnóstwo cudownych motyli. Siadają na kwiatach i swoją długą trąbką spijają nektar z kwiatów. A czy wiecie, że każdy motyl był kiedyś gąsienicą? Nie do uwierzenia, prawda? Motyle składają jaja, z których wylęgają się gąsienice. Gąsienice jedzą bardzo dużo liści, a potem budują sobie specjalne schronienie, nazywane kokonem. W kokonie gąsienica powoli przeobraża się w motyla. Niesamowite! O, a co to jest? To są kijanki! Z tych śmiesznych stworzonek wyrosną żaby. Wiedzieliście o tym? Teraz wyglądają jak małe rybki, ale niedługo wyrosną im nogi, ręce, zniknie ogon, aż w końcu wyjdą na ląd i całkowicie zmienią się w żabki. Żaby to płazy, czyli takie zwierzęta, które są przystosowane do życia zarówno w wodzie, jak i na lądzie. Żywią się owadami. Aby je schwytać, używają swojego długiego języka. Popatrz, tego owada na pewno znasz. To biedronka. Najbardziej znana to biedronka siedmiokropka. Biedronki są nie tylko ładne, ale też pożyteczne. Moja babcia bardzo je lubi, bo zjadają wszystkie mszyce z jej ogrodu. Mszyce to takie małe szkodniki, które niszczą rośliny. Gdy dotkniecie biedronki, możecie poczuć dziwny, niezbyt przyjemny zapach. To ich zapach obronny. Odstrasza między innymi mrówki. Biedronki chronią w ten sposób siebie i swoje larwy. Larwa to malutkie dziecko biedronki. Na teraz to już wszystko, ale nie martwcie się, będą jeszcze kolejne części o zwierzętach i roślinach żyjących na łące. Możecie zasubskrybować kanał, aby niczego nie przegapić. Pa, pa! Motyle, film edukacyjny dla dzieci. Cześć! Znowu widzimy się na wiosennej łące. Zgadnijcie, o jakich owadach dzisiaj porozmawiamy? Możemy je spotkać w parkach, w lesie i w przydomowym ogródku. Zachwycają nas kolorami i swoją delikatnością. Tak, dobrze myślicie. Porozmawiamy o motylach. To przepiękne owady. Bardzo lubię je oglądać. Założę się, że wy też je uwielbiacie. Motyle to latające owady, które żywią się nektarem kwiatów. Jak myślicie,
czy motyle są pożyteczne? Tak, zgadza się. Są bardzo pożyteczne. Motyle zapylają kwiaty. Nie są w tym tak skuteczne jak pszczoły, ale ich rola jest bardzo ważna. Podobno istnieją kwiaty, które mogą być zapylone tylko przez motyle. Pozostałe owady nie poradzą sobie z nimi. Motyle możemy podzielić na dwie grupy. To bardzo prosty podział. Pierwsza grupa to motyle dzienne. To kolorowe motyle, które widzimy każdego dnia. Druga grupa to motyle nocne, czyli ćmy. Czy chcielibyście zobaczyć, jak wygląda dziecko motyla? Proszę, oto ono! Czemu macie takie zdziwione miny? To jest gąsienica. Gdy dorośnie, zmieni się w pięknego motyla. Nie wierzycie? Zobaczmy, jak wygląda ten proces. Na początku mama motyl składa jajeczka na listku. Jajo motyla jest malutkie i trudne do zauważenia. Z jaja wykluwa się larwa, czyli gąsienica. Po wykluciu gąsienica od razu zabiera się do jedzenia i zjada listek, na którym się wykluła. Gąsienica je i je, rośnie coraz większa. Kiedy jest już gotowa, gąsienica postanawia zbudować sobie kokon. Kokon to taki domek, w którym przebywa do czasu przeobrażenia się w motyla. To stadium poczwarki. W kokonie dzieje się niesamowita przemiana. Moment wyklucia się motyla z kokona to jeden z największych cudów natury. Mała, niepozorna gąsienica zmieniła się w przepięknego, skrzydlatego owada. A teraz pokażę Wam popularne motyle, które możecie spotkać w naszych ogrodach. Pierwszy to oczywiście paś królowej. Czy spotkaliście go kiedyś? Niestety jest dość rzadki, ale kiedy się pojawi, to trudno go przeoczyć. Jest wielki i piękny. A tak wygląda gąsienica tego motyla. Też jest bardzo ciekawa, prawda? To jest rusałka pawik. Motylek, który ma bardzo ozdobne skrzydła, przypominające pawie pióra. Potocznie nazywamy go pawim oczkiem. Kolejny motyl to latolistek cytrynek. Śliczny, żółty motyl nazywany zwiastunem wiosny. To jeden z pierwszych motyli, które pojawiają się wczesną wiosną. Oczywiście jest wiele innych ciekawych motyli. Możecie je zobaczyć w naszym filmie o polskich motylach. Na dzisiaj to wszystko. Szanujcie motyle, a w swoich ogrodach siejcie dużo kwiatów. To bardzo je ucieszy. Do następnego odcinka. Pa, pa! Recykling dla dzieci. Cześć, jestem Zosia. Kilka dni temu mieliśmy w przedszkolu bardzo ciekawe zajęcia. Nasza nauczycielka, ciocia Ania, opowiedziała nam o recyklingu. Czy słyszeliście o czymś takim? Ja też nie miałam pojęcia, czym jest recykling, ale ciocia Ania wszystko mi wytłumaczyła. Jak wam to prosto przekazać? Już wiem. Recykling to proces, który polega na powtórnym wykorzystaniu odpadów.
Z niektórych śmieci, na przykład z plastikowych butelek, możemy wytworzyć nowe przedmioty. Recykling powstał po to, by chronić środowisko i ograniczyć ilość odpadów. Dzięki temu nasza planeta jest czystsza, a my dajemy drugie życie przedmiotom. Dzięki tej metodzie chronimy i ograniczamy zużycie naturalnych surowców naszej planety. To brzmi wspaniale, prawda? Jeśli chcemy dbać o naszą planetę, powinniśmy dokładnie segregować śmieci. To podstawa recyklingu. Dzięki temu oddzielamy śmieci nieprzetwarzalne od tych, które możemy wykorzystać ponownie. Śmieci, które możemy ponownie przetwarzać, to niektóre produkty szklane, papierowe i plastikowe. To jest symbol recyklingu. Jeśli znajdziecie taki znak na przedmiocie, to znaczy, że można go poddać recyklingowi. Ale żeby to było możliwe, musimy go wrzucić do odpowiedniego pojemnika. Na pewno kojarzycie kolorowe kontenery, z których śmieciarka zbiera odpady. Wyglądają właśnie tak. Kontener zielony jest na szkło. Wrzucamy do niego butelki, słoiki i inne szklane przedmioty, na przykład szklane opakowania po kosmetykach. Kontener niebieski jest na papier. Wrzucamy do niego kartony, gazety, książki, papierowe worki. Do pojemnika żółtego wrzucamy tworzywa sztuczne oraz metale. To właśnie tutaj trafiają wszystkie plastikowe opakowania, na przykład kubeczki po jogurtach, zgniecione plastikowe butelki, plastikowe opakowania po kosmetykach. Trafiają tu również plastikowe siatki oraz opakowania wielomateriałowe, czyli na przykład kartony po mleku. Do żółtego pojemnika wrzucamy też puszki i nakrętki od słoików. Do pojemnika brązowego wrzucamy bioodpady. Tu lądują obierki, resztki jedzenia, liście, gałęzie i skoszona trawa z ogrodu. Ale pamiętajcie, nie wrzucamy tu surowego mięsa ani kości. Został jeszcze kosz czarny. Tutaj wrzucamy odpady zmieszane, czyli takie, których nie można odzyskać w procesie recyklingu. Wrzucamy tu brudny papier, odpady higieniczne, resztki wędlin, mięs i kości. Powtórzymy raz jeszcze? Pojemnik zielony jest na szkło! Bardzo ładnie! Pojemnik niebieski jest na papier! Cudownie! Pojemnik żółty jest na tworzywa sztuczne i metale. Pojemnik brązowy jest na bioodpady, tak! Pojemnik czarny jest na odpady zmieszane, brawo! Wspaniale! Uff, to chyba już wszystko! Super! Zrobiliśmy dzisiaj coś naprawdę dobrego. Dowiedzieliśmy się, czym jest recykling, oraz nauczyliśmy się podstaw segregacji śmieci. Dzięki Wam nasza planeta będzie bardzo szczęśliwa! Jeśli moja prezentacja Wam się podobała, dajcie mi łapkę w górę. Do zobaczenia! Dinozaury dla dzieci. Co to za dinozaur? To brontozaur. Brontozaur był wielkim sauropodem żyjącym na terenach dzisiejszej Ameryki Północnej. Osiągał nawet 20 metrów długości i ważył mniej więcej 23 tony.
Nazwa brontozaur pochodzi z języka greckiego i oznacza grzmiący jaszczur. Co to za dinozaur? Uwaga! To tyranozaur rex! Tyranozaur rex był groźnym drapieżnikiem. Był naprawdę ogromny i przerażający. Mierzył niemal 13 metrów długości i ważył około 8870 kg. Jego nazwa pochodzi z łaciny i oznacza królewski jaszczur tyran. Co to za dinozaur? To nie dinozaur, tylko pterozaur. Pterozaury były gadami latającymi. Do pterozaurów należy między innymi pteranodon. Właśnie widzicie go na filmie. Podobno żywił się niemal wyłącznie rybami i większość życia spędzał na pełnym morzu. Nazwa pteranodon oznacza skrzydlaty i bezzębny. Co to za dinozaur? To przecież triceratops. Chyba każdy zna tego dinozaura. Choć wygląda bardzo groźnie, podobno był roślinożercą, a jego rogi służyły mu do obrony przed drapieżnikami. Nazwa triceratops pochodzi z języka greckiego i oznacza twarz o trzech rogach. Co to za dinozaur? To nie jest dinozaur, to plezjozaur. Plezjozaury były gadami wodnymi, a ten, którego widzicie na filmie, nazywamy elasmozaurem. Miał bardzo długą szyję. Jego nazwę możemy przetłumaczyć jako cienkopłytowy jaszczur. Co to za dinozaur? To velociraptor. Był bardzo szybki i zwinny. W filmach i bajkach najczęściej występuje w takiej postaci, jaką tu widzicie. Ale najprawdopodobniej prawdziwy velociraptor miał pióra i wyglądem przypominał ptaka. Jego nazwa pochodzi z łaciny i oznacza szybki złodziej. Co to za dinozaur? To parazaurolof, dinozaur kaczodzioby. Miał bardzo charakterystyczny kształt głowy. Prawda, że ciekawy? Parazaurolof poruszał się zarówno na dwóch, jak i na czterech łapach. Jego nazwa oznacza prawie zaurolof. Zaurolof to inny dinozaur, który też ma bardzo podobny grzebień na głowie. Co to za dinozaur? Ojej, to malutki triceratops! Właśnie wykluł się z jajeczka. Dinozaury były jajorodne. Po wykluciu wszystkie były malutkie. Niesamowite, że potem rosły do tak ogromnych rozmiarów. Świat dinozaurów jest fascynujący. Zasubskrybuj nasz kanał po więcej bajek o dinozaurach.